Czego uczy mnie Biblia w liście do Rzymian? 8 rozdział, 27 werset. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Bóg bada nasze serca i widzi myśli i uczucia, które Duch Święty w nas wzbudza. Kiedy choroba i śmierć dotykają ludzi, to my wiemy, że są one konsekwencją upadku i cierpimy razem z nimi, tak jak i Pan odczuwał smutek przy grobie Łazarza. W takich przypadkach tym bardziej wypatrujemy tego wielkiego dnia, w którym stworzenie zostanie wyzwolone z tych cierpień. To są odczucia, które wywołuje w nas Duch Święty, a one zgadzają się z Bożymi myślami. Wszystkie rzeczy służą ku dobremu, bo tego nas uczy werset 28, 8 rozdziału listu do Rzymian, Rzymian 8, 28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Wiemy. Oznacza, że znamy myśli Boże dzięki nauce biblijnej. Jakże często czytamy w pismach apostoła Pawła, wiemy. Jest to łaska, kiedy mamy zrozumienie prawdy Bożej. Tym, którzy miłują Boga, obejmuje wszystkich odkupionych, gdyż oni są powołani według Bożego zamysłu. Miłować Boga jest celem naszego serca. Dlatego wierzymy, że wszystko, co nas spotyka, prowadzi do dobrego. Bóg kieruje i nadzoruje wszystko i zawsze prowadzi do właściwego zakończenia. Wierzący w czasie łaski są powołani według Bożego postanowienia. Boży cel przedstawiony w wersetach 29 i 30 jest dla nas środkiem do wszelkich błogosławieństw. Zamiar Boga. Rzymian 8 rozdział od 29 do 30 wersetu. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci, a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Mamy teraz przed sobą łańcuch, którego długość sięga od wieczności przeszłej do wieczności przyszłej, od wieczności do wieczności. Przedstawiono w nim 5 ogniw, jeśli można się tak wyrazić, które opisują cel Boga i Jego zamiary w stosunku do wierzących czasu łaski. Czyli nie do wszystkich wierzących, ale do wierzących czasu łaski. Można je podzielić w pewien sposób, w następujący sposób. 2 człony znajdujące się w wieczności przed nastaniem czasu, 2 człony w trakcie teraźniejszego czasu, w czasie teraźniejszym i 1 w przyszłej wieczności. Chciałbym się przyjrzeć temu kolejno. Zostaliśmy już wcześniej rozpoznani. W wieczności przed nastaniem czasu Bóg widział każdego, kto w czasie łaski uwierzy w Pana Jezusa. W przeciwieństwie do człowieka, który może patrzeć tylko w przeszłość, Bóg spogląda także w przyszłość. Zanim rozpoczął się czas ziemi, On znał nas osobiście. Także zostaliśmy przeznaczeni wcześniej. Oznacza to przeszłą wieczność. Bóg przeznaczył nas do 2 rzeczy. Po pierwsze, mamy być podobni do obrazu Syna Jego. Rzecz ta związana jest ze stworzeniem.
Kiedy objawimy się z Jezusem Chrystusem, naszym Panem, będzie widoczne, że jesteśmy do Niego podobni, lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo tak poucza nas pierwszy list Jana, 3:2. Po drugie, Pan Jezus będzie pierworodnym pośród wielu braci w domu Ojca, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Tak mówi pierwszy list Jana, 3:2. Te dwa fakty są wypełnieniem naszego przeznaczenia, które Bóg ustalił dla nas z wieczności przed nastaniem czasu. Już teraz znamy te prawdy i sprawiają nam one radość. W pełni będziemy ich doświadczać, gdy zostaniemy otoczeni chwałą. Także wiemy, że zostaliśmy powołani. Dostąpiliśmy tego w czasie obecnym. Dotarło do nas poselstwo Ewangelii. Bóg poprzez to przesłanie powołał nas ze świata. Także zostaliśmy usprawiedliwieni przez wiarę w Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Zostaliśmy usprawiedliwieni już teraz. Ponieważ Bóg nas usprawiedliwił, to Bóg widzi nas tak, jakbyśmy nigdy nie zgrzeszyli. Zostaliśmy także uwielbieni. Ta wspaniała przyszłość czeka nas w przyszłej wieczności. Wtedy nasze wieczne przeznaczenie stanie się rzeczywistością. Ponieważ nasze uwielbienie jest pewne, Paweł nie pisze o tym w czasie przyszłym, ale w czasie przeszłym. W Biblii często spotykamy się z tym, że coś obiecanego nam w przyszłości jest już faktem wyrażonym w czasie przeszłym lub teraźniejszym. Dlaczego? Ponieważ te przyszłe fakty są oczywiste, więc się na pewno spełnią. Inny przykład znajdziemy na przykład w liście do Hebrajczyków 2:10, gdzie mowa jest o tym, że On przyprowadził do chwały wielu synów. Właściwie powinno być napisane: przyprowadzi, czas przyszły, przyprowadzi do chwały wielu synów, ponieważ żaden z synów nie został jeszcze otoczony chwałą, ponieważ jest całkiem pewne, że osiągniemy tę chwałę, jest to napisane w czasie przeszłym. Czy nie są to wspaniałe klejnoty Pisma Świętego, które pokazują nam majestat boskich wypowiedzi? Także mamy do czynienia w liście do Rzymian, 8 z początkiem drugiej pieśni pochwalnej zapisanej w Rzymian 8:31, ale kończącej się na Rzymian 8:39. Bóg jest za nami. Tak uczy nas werset 31, że Bóg jest za nami. Rzymian 8:31. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg jest za nami, któż przeciwko nam? Wszystko pochodzi od Boga. On jest naszą gwarancją. Tak, wszystko pochodzi od Boga. On jest naszą gwarancją. Jeśli Bóg Najwyższy jest za nami, kto może być przeciwko nam? Odpowiedź brzmi: nikt. Z kolei Rzymian 8:32, czyli werset 32, mówi: On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Największym darem Boga jest Jego własny Syn. On Go nie oszczędził, ale wydał Go za nas wszystkich. Bóg dał tego, którego posiada i miłuje od wieczności, na ziemię. Posłał na krzyż i śmierć i sądził w 3 godzinach ciemności. To jest najlepszy dowód na to, że Bóg jest za nami. Wraz z Nim Bóg podarował nam wszystko.
Na przykład, kiedy dziękujemy za jedzenie, możemy wiedzieć, że otrzymujemy je z Jezusem Chrystusem. Jest różnica między dawaniem a obdarowywaniem. Daje się rękami, obdarowuje się sercem. Bóg daruje nam wszystko z głębokiej radości swojego serca. Także wiemy, że Bóg nas usprawiedliwia, bo mówi nam o tym między innymi 8:33. Jest tutaj wspomniane oskarżenie, Rzymian 8:33. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Możliwe, że zostaniemy oskarżeni. Szatan, oskarżyciel braci, jak nazywa go objawienie 12 rozdział 10 werset, oskarża wierzących bezpośrednio przed Bogiem. Przykład na to znaleźć można w księdze Zachariasza 3:1. Potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana, stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Zdarza się, że wrogo nastawieni ludzie pozywają nas również do sądu. Bileam miał przeklinać ziemski lud Boży. Balaak poprosił go: przybądź więc teraz, przeklnij mi ten lud. Jak mówi 4 Mojżeszowa 22:6. Także w tym 33 wersecie, części tak zwanej B, jest usprawiedliwienie. Przecież Bóg usprawiedliwia. Kiedy ktoś oskarża tych, którzy należą do Boga, on sam stawia się za nimi. W księdze Zachariasza 3 Bóg usprawiedliwia Jozuego przed wrogiem słowami: niech cię zgromi Pan. Jak to mówi księga Zachariasza 3:2. W przypadku Bileama widzimy również interwencję samego Boga. Na jego polecenie Bileam miał prorokować dobre rzeczy o narodzie izraelskim. W Jakubie nie dopatrzyłem się niczego zdrożnego. Ta myśl pojawia się również w naszym fragmencie. Nasz Bóg, najwyższy autorytet, usprawiedliwia nas przed wrogiem. Nie chodzi tu o sprawiedliwienie przed Bogiem. Tę myśl znajdujemy wcześniej w rozdziale 5:1, czyli w Rzymian 5:1. Tam było napisane: usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem. Ale przed wrogiem, który nas oskarża, jest to usprawiedliwienie Boże.